Dzień dobry. Dzisiaj mikrowyprawowe kombo. Będzie kolej, będzie las, będą legendy, bo ostatnio mamy zajawkę na legendy. Dalej będzie historia, a za historią będą się ciągnęły, żeby było zajebiście, bunkry. Będą bunkry po stronie niemieckiej tej historii oraz będą schrony po stronie polskiej tej historii, żeby być poprawnie nomenklaturowo. Jak zwiedzaliśmy twierdzę Grudziądz, to się dowiedzieliśmy, że jeżeli czujemy się Polakami, jesteśmy w Polsce, to poprawnym stwierdzeniem są schrony. Podobno. Więc jedziemy. Destynacja Uroczysko, Ustka Uroczysko. Czas operacyjny 4 godziny na miejscu do pociągu powrotnego tutaj do Pruszcza, skąd ruszamy. No to jedziemy. Końcowa, Ustka Uroczysko. Final Station, Ustka Uroczysko. Do Ustki wiezie nas... Kolejne dźwięki są. Do Ustki wiezie nas przepiękny Newag Impuls, którego widzieliście przebitkę, jak startowaliśmy. On jest naprawdę fajny, nowy, cichutki, jedyny jest problem taki, że jest mega niewygodny na trasach powyżej kilkuset kilometrów. To jest pociąg podmiejski, tak do godziny można powiedzieć, że jest normalnie, ale tak jak już jesteśmy na 200 którymś kilometrze, od blisko 3 godzin w pociągu, to jest niewygodnie. Siedzenia profilowane tylko tak, że można usiąść w określonym sposób jak manekin. I jedziemy tak przez całą drogę, więc lepszy ubyt. Zbliżamy się, zaraz będziemy na miejscu. Dobra, to następnym razem widzimy się, bo jest głośno, widzimy się jak wyjdziemy. Dotarliśmy, znajdujemy się na stacji końcowej linii 405 Ustka Uroczysko. To jest ten wspomniany przepiękny nowy Newag Impuls. Naprawdę super wygląda dla miłośników kolei, rewelacja, tylko to nie jest na dalekie dystanse. To nie da się tym jechać kilka godzin, kilkaset kilometrów po prostu, bo ja nie mam w tym momencie tyłu. Mój tył jest wyprofilowany jak te fotele, na których siedzieliśmy. Zatem jak wspomniałem, znajdujemy się na stacji Ustka Uroczysko. Za chwilę udamy się w kierunku Stawu Upiorów, gdzie zapoznamy się z pewną fajną legendą. Jednak zanim to zrobimy, to jeszcze dokończmy wątek kolejowy, bo jesteśmy na linii kolejowej 405. Jest to linia, która została wybudowana w 1878 roku. Połączyła Piłę Główną z Szczecinkiem, Miastkiem, Słupskiem i właśnie tutaj z Ustką. Ona została wydłużona o jeden przystanek z Ustki do Ustki, właśnie Uroczyska, w celach turystycznych. Proszę.
kontynuujemy wątek kolejowy. Ja postanowiłem zmienić kadr, bo ten impuls to jest naprawdę ładny. Pomimo, że nie wygodny na długich trasach, to jest ekstremalnie fajnie, fajne, rewelacyjnie wygląda. Kontynuujemy wątek kolejowy. O linii 405, jak już powiedziałem, kiedy powstała, że połączyła nam piłę główną tutaj z Ustką. Nie było to połączenie tylko samodzielnie, tak naprawdę było to połączenie tutaj północnych regionów Niemiec, wtedy tutaj były Niemcy, z linią 203 Ostbahnu, linią, która przebiegała od Berlina do Królewca, więc ta linia kolejowa tutaj jest połączeniem z cywilizowanymi, to głupio zabrzmiało, z zorganizowanym transportowo południem i zachodem Niemiec. Co jest takiego polskiego ciekawego w linii 405? Mianowicie to, że to nie jest ciekawe, że ona ma przebieg jednotorowy. Ciekawe jest to, że przez jednotorowość doszło tutaj chyba do najciekawszej rzeczy na tej przestrzeni kolejowej, mianowicie, jeżeli ciekawostką można nazwać, katastrofę kolejową. Jedną z największych katastrof kolejowych w Korzybiu, w czasach tutaj współczesnych, nowoczesnej Polski. W katastrofie tej zdarzyły się dwa pociągi czołowo. Mamy XXI wiek, a mimo wszystko, pomimo wszystkich zabezpieczeń, a tam były dodatkowe systemy, tam kapsy i tak dalej, doszło do zderzenia czołowego dwóch pociągów osobowych. To był 2010 rok, jakimś cudem nikt nie zginął, prawie 50 osób rannych. Niemniej jednak zderzenie było w tak... Jadący pociąg, ładny widok. Niemniej w XXI wieku... Zupełnie jak w moim symulatorze na komputerze. Więc to wydarzenie miało miejsce w XXI wieku. Coś takiego nie powinno się wydarzyć i to jest przerażające, że przez zaniedbania takie rzeczy mogą się wydarzyć. Ponieważ myślników, od których można by zacząć, co było pośrednią przyczyną tej katastrofy, jest tego kilkanaście. A czymś niesprawiedliwym to, że skończyło się ukaraniem po prostu maszynistym, skazaniem i oznaczeniem go jako osoby winnej spowodowania katastrofy. Nie będę o tym tutaj dłużej rozmawiał, bo to jest temat na oddzielny odcinek. Ten odcinek już powstał, więc zapraszam na kanał Kuracyja się to nazywa i on ma taką serię Czarne Dni Kolei. Tam jest bardzo fajny opis tej katastrofy w Korzybiu na tej linii 405, która właśnie miała miejsce w 2010 roku. My teraz możemy się udać dalej do Stawku Upiorów, do Sickenmoor, niemiecka nazwa, bo pamiętajmy, że Niemcy tutaj byli ostatnie 600 lat, my jesteśmy tutaj dopiero na naszych ziemiach odzyskanych, bo dzisiaj w tym klimacie będziemy się poruszali, jesteśmy tutaj dopiero od lat około 80. Więc polska nazwa Staw Upiorów, niemiecka nazwa Sickenmoor, co oznaczało coś mi około stawku bagiennego. Idziemy. Ustka, uroczysko. Czym jest Ustka? Wiemy, takie miasto w Polsce jedyne. Czym jest uroczysko? I tutaj się robi leśnie, tutaj się robi magicznie, ponieważ uroczysk w Polsce jest wiele, na pewno takie określenie nieraz usłyszeliście. Więc czym jest uroczysko? Najłatwiej będzie wejść po prostu do słownika, do definicji i od definicji zacząć. Więc uroczysko jest wydzieloną częścią lasu, pierwotnie o charakterze orientacyjnym. Najczęściej takie uroczyska są związane z jakąś legendą, wydarzeniem legendarnym, znajduje się na ich terenie jakiś kurhan bądź inny grób. No i ważne, co by było, to by było to, żeby one, te uroczyska, muszą koniecznie wyróżniać się przyrodniczo spośród otaczającej tkanki leśnej, żeby pełniły te role orientacyjne w przeszłości. Dzisiaj uroczyska mają dodane jeszcze pewne cechy takie niematerialne, można powiedzieć. Za uroczyska potocznie uważa się miejsce odludne, tajemnicze, potencjalnie niebezpieczne dla człowieka, ponieważ może rzucać uroki, może wpływać na nasze nastawy psychiczne, dlatego uroczysko dzisiaj to też jest takie miejsce lekko magiczne, jakkolwiek kiedyś po prostu jak cały las wyglądał identycznie i nic go nie przecinało w tej wspaniałej postaci tutaj szyn, to takie uroczysko były po prostu punktami, które określały, gdzie mniej więcej jesteśmy. Wiemy zatem, czym jest uroczysko. Jesteśmy już tutaj nad tym stawem upiorów, który stanowi pierwszy punkt naszej wycieczki. No i teraz właściwie zadane pytanie to jest takie, jakie on spełnia kryteria, żeby być uroczyskiem. Ten stawek spełnia takie kryterium, że ma swoją legendę. Ma wydarzenie legendarne, które się tutaj domniemanie wydarzyło i to czyni to miejsce nie tylko zwykłym jeziorkiem, stawkiem, tylko właśnie takim miejscem uroczystym. Tak, no uroczystym, uroczyskiem. Przejdźmy zatem do tej legendy, która czyni to miejsce takim wyjątkowym. W 1930 roku Erik Brosse,
mieszkaniec tutaj Ustki, na łamach tygodnika lokalnego wydał opowiadanie grozy, takie troszkę straszne, które niemniej nie było całkowicie wyssane z palca. On usłyszał to opowiadanie i je sfabularyzował od swojej 80-letniej babci. O swojej 80-letniej babci, która twierdziła, jakoby miejsca przez tą legendę opisywane działy się w 1850 roku i okolicach. Co się zatem wydarzyło w tym 850 roku? Opowieść, legenda i opowiadanie zaczyna się w ten sposób, że przed karczmą w Ustce znajdował się wóz zaprzężony w dwa konie, a na wozie, na koźle siedział woźnica. Było już ciemno, było przed północą i woźnica już był mocno zmęczony, czekał na swojego pracodawcę, na dziedzica lędowa, który był właścicielem owego powozu, a jako że był XIX wiek, więc najprawdopodobniej był też właścicielem Karla. Później co się stało? Jest przed północą, dziedzic wychodzi ze swoją trójką dzieci i wychodzi z żoną. Spieszy mu się, więc rzuca na szybko: Karl, najszybciej, przy tym jeziorze jest droga, najszybciej tą drogą do lędowa. Go, jedziemy. Karl pogonił konie, więc szybko przejechali po paru minutach przez drewniany, wtedy jeszcze most na słupi, wjechali w las, na ścieżkę prowadzącą w okolicach właśnie tego naszego upiornego stawku. W pewnym momencie Karl dostał pewnej wizji, zobaczył światełko, na które się za drzewami gdzieś tam wychylało i pomyślał sobie, że to światełko to już jest lędowo. Coś po prostu był zmęczony, jakoś tak nie pomyślał o tym, że trochę za krótko jadą, żeby to było to. W każdym razie wziął korektę na kurs do światełka, troszkę skręcił i pognał konie. Konie coś wyczuły, bo generalnie po chwili się stanęły jak wryte, się zatrzymały, kareton zatrzęsło, po prostu totalne awaryjne zatrzymanie. Karl wyszedł z wozu zapalić latarnię, żeby zobaczyć, co takiego się wydarzyło, dlaczego konie nie chcą dalej jechać. Podczas nieudanych kolejnych prób rozbudzony dziedzic, taki zły, wyskoczył jak to panisko do tego Karla, żeby kurde czym szybciej jechał. Nie dał mu czasu, żeby sprawdził, co się stało. No to Karl przestraszony wsiadł na kozła, hej, bacikiem konia. No i konie pognały. No i nie gnały długo, gnały tylko parę sekund, aż się zatrzymały pod powierzchnią wody. Kilka sekund później całe konie razem z wozem wpadły do tego jeziorka. Po kilkunastu sekundach już tylko rozchodząca się fala potafi tego jeziora świadczyła o tym, że jakaś tragedia się tutaj wydarzyła. Najlepsze jest to, że tragedia pewnie jeszcze się wydarzała kilka ładnych sekund po tym, jak wóz zatonął, no ale my już tego świadkami nie byliśmy. To już jest taka tragedia indywidualna, można powiedzieć. Nie przeżył dziedzic, nie przeżyły jego trójka dzieci, też nie przeżyła, no i nie przeżyła żona. Przeżył za to Karl, bo siedział na koźle i jak wóz leciał do wody, on zeskoczył. Karl poleciał do Ustki, do wsi, bo to chyba miasto jeszcze wtedy... Nie, no Ustka już chyba była wtedy miastem. Poleciał szybko do miasta, do Ustki, powiedzieć, co się stało. No i się trochę zdziwił, bo aresztowano go pod zarzutem celowego spowodowania katastrofy, że rzekomo mógłby się chcieć odegrać na swoim panu dziedzicu, właścicielu, pracodawcy. Się zmieniają określenia, a stosunek ostatecznie taki sam. W związku z tym miał zostać powieszony ten karnarz, woźnica, ale całe szczęście wstawiła się za nim taka stara babuszka, która miała poważanie na dzielni, na wsi, na mieście. Powiedziała sędziemu, żeby poszli tam nad to jezioro w nocy następnego dnia i sprawdzili, czy Karl nie kłamie, czy tam jakieś światełka są, nie są. Poszli wieczorem, posiedzieli, poszła cała drużyna, poszedł sędzia, poszło wojsko i paru gapiów. No i co się dalej wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. No to sędzia powiedział: kurczę, Karl kłamie, trzeba cię powiesić jednak, więc kijim. W tym momencie wyskoczyła z tego jeziora czarna koza i rzuciła się na tego sędziego i zaczęła go gryźć. Sędzia rzucił swoim wojskowym policjantom, żeby zabili tą kozę, żeby ją zastrzelili. Ale się okazało, że nagle wszyscy ludzie, oprócz sędziego, są otoczeni przez zjawy, które wyszły z tego jeziora i tych ludzi zamroziły. Więc później jest dosyć skrócona wersja opisu, co się działo później, ponieważ ta koza tak długo gryzła tego sędziego, aż ten sędzia zaczął rozumieć, co ona do niego beczy. No i wybeczała podobno tak, że jak on to zrozumiał, że Karl ma ujść żywo z tej całej awantury, że to nie są jego sprawy, to są tutaj sprawy tego upiornego jeziora, to nie należy tutaj do ziemskich zmartwień, więc Karl miał zostać uwolniony. No i tak się skończyło. Moce nadprzyrodzone zarządzają tutaj tym miejscem, mają swoje tajemnice.
I w ten sposób to jeziorko stało się uroczyskiem. I to uroczyskiem w taki sposób rozumiany, że oprócz miejsca charakterystycznego ludzie się boją tutaj przychodzić, bo może być kiepsko i może coś się stać, jakiś urok być na nas rzucony. Liczę na to, że akurat ominie nas ta czarna koza. Więc my gonimy dalej, uroczysko jest zaliczone, teraz będzie, dalej będzie militarnie. Idziemy stąd. Szlak pomiędzy kolejnymi atrakcjami sami sobie tutaj tworzymy. Nie ma pomiędzy tymi punktami, które ja chciałem połączyć, nie ma poprowadzonych szlaków czy jasnych ścieżek, więc idziemy na przełaj zgodnie z tym, co nam pokazują mapy Google'a, żeby tym razem zmienić klimat z legendarnego. Legendy mamy odhaczone, kolej mamy tak jakby odhaczoną, jakkolwiek będzie powrót. Teraz przenosimy się w okres bunkrowy, w okres wojenny, zimnowojenny oraz drugowojenny. Tutaj się zapoznamy z tą moim pierwszym zdaniem we wstępniaku, że zobaczymy bunkry po niemieckiej stronie historii i schrony po polskiej stronie historii. Zaczynamy od tych drugich. Szukamy tutaj schronów 4. Batalionowego Rejonu Umocnionego. O czym to miejsce było, to dowiemy się na miejscu, jak znajdę jakiegoś fajnego bunkra, na tle którego będzie można nakręcić właśnie tą historyjkę o tym 4. Batalionowym Rejonie Umocnionym. Prawie że o 3 wojnie światowej. Widać, że jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj już powolutku jakieś mamy takie zasypane pozostałości tych umocnień. Ja jeszcze nie zacznę opowiadać o tym rejonie, bo myślę, że możemy znaleźć coś przy odrobinie szczęścia bardziej pokazowego. No i to jest smutny widok. Full śmieci w takich miejscach. To musi być po prostu coś wyjątkowego, odznaczającego się od resztki tkanki w lesie, to Polak od razu to traktuje jako śmietnik. My cały czas idziemy sobie na przełaj. Bardzo malownicze nadmorskie regiony. Zobaczcie, jak ładnie pofałdowane. Bo to już jest obszar taki wydmowy. Pogoda się super trafiła. Szukamy umocnień dalej. Się przestraszyłem. Tu mamy węża. To jest chyba za skroniec. Widać go, tak. Ale spory. No spory. Jest spory, bo ja prawie zawału przez niego dostałem. Ale tutaj mamy te ślady na głowie, świadczą o tym, że nie umrzemy przy kontakcie. Prawdopodobnie. Ale wyskoczył prosto pod nóg. Spod nóg. Ale mi serce zabiło. 2 lata temu też, jak szliśmy przez Bory Tucholskie do Kościerzyny, z Olpucha też natrafiliśmy na takie coś, ale to była taka sprężynka śmieszna, upośledzona troszkę i wywołał w nas rozbawienie, a ja tutaj po prostu no prawie mi zwieracze puściły, co tutaj dużo mówić. Się wygrzewał. No, kawał węża. Powinien ich zabronić tak na drogach, na szlakach. No i tu problem w tym, że właśnie nie jesteśmy na szlaku. No, kontakt z przyrodą, fajne. I idzie się opala dalej. No. No, ale wiele. No, wiesz co, już nie schodzimy ze ścieżek. Co? Będziemy się trzymali tutaj tak piaskiem. No kurde, to równie dobrze można na to było nadepnąć, jak byśmy szli przez tereny zielone. Co też możemy dodać, po kilku wycieczkach w głębi kraju, po raz pierwszy trochę zapomniane takie wrażenie, jak jesteśmy w terenie nadmorskim, że gdzieś jak się chwilę nic nie gada, że w oddali już słychać szum morza. Tutaj za tą gęstwiną mamy w odległości, podejrzewam, że kilkuset metrów, już otwarte morze bałtyckie. I ten szum właśnie, jak jest cicho, już słychać. To jest taka rzecz właśnie, że zrozumiałych
powodu, a i klaksony samochodów. No, sezon turystyczny, no. Na parkingu pewnie. Pojechaliśmy nad morze, nad polskie morze w lipcu. Błąd. I to bez bonu turystycznego. Tak, w 2020 to jeszcze większy błąd. Tak, a właśnie powiedzmy, przypomnijmy, że mamy dla potomnych, że jest rok 2020, środek pandemii, końca świata i innych abstrakcyjnych rzeczy, absurdalnych można powiedzieć. Przechodzimy przez tereny wczasowe i w nawiązaniu do naszego filmu właśnie, co wspomniałem przy wężu, jak szliśmy z Olpucha do Kościerzyny, wtedy przechodziłem przez te ośrodki wczasowe, które ja pamiętałem za dzieciaka, jakie były tętniące życiem. W tej chwili, z okazji tej sytuacji, którą mamy, jesteśmy tutaj w ośrodkach wczasowych właśnie koło Ustki, podobnego właśnie klimatu zakładowych domków letniskowych, takich troszkę zaniedbanych i pamiętających lepsze czasy. I zmieniło się. Tutaj są samochody, wszystkie domki są zajęte. Jeżeli ludzi nie widać, to dlatego, że jest godzina 13, sobota i pewnie wszyscy siedzą na plaży. Ale tak jak 2 lata temu, ja myślałem, że to po prostu to już jest koniec tego typu ośrodków. Tak pandemia nam wszystko zmieniła. Tutaj są te domki, widać, zajęte. Nasza pierwsza wizyta na plaży w tego czasu, więc rzeczy, których nie było, a się pojawiły. Pojawiły się takie przystoi to i tu fundowane punkty sanitarne, gdzie można się odkazić. A my dalej szukamy bunkrów, których nie ma. Jeszcze nie trafiliśmy. Ten rejon umocniony powstał za gigantyczne pieniądze, rujnując dużą część budżetu. A my cały czas jeszcze nie trafiliśmy, a już trafiliśmy na morze turystów. Z tyłu główne wejście na plażę. Więc będziemy tak cebuszkraftowi, że zaraz znajdziemy się pośród tysięcy plażowiczów 21, 2 lipca. 5. 5 już, kurde, leci ten czas. Więc za chwilę, jak bunkra nie spotkamy, to znajdziemy się na plaży. To zobaczycie przynajmniej morze, a ja i tak swoje powiem. Ja przyznam, że troszkę straciłem cierpliwość. Ja czytałem o tym, jaka to była gigantyczna konstrukcja, inwestycja, jeżeli idzie o te rejony umocnione. Przeszliśmy już trochę, zaczynamy się właśnie natykać na morze turystów i już nie jest na pewno leśnie i bushcraftowo, nie jesteśmy tutaj sami, jest nas full. Znalazłem taką pozostałość bunkrową, no to jest ewidentnie bunkier, weź tam powiększ. I na tle tego obiektu... Ten obiekt potraktujemy jako obiekt reprezentacyjny do całości, a ja dam kilka przebitek zdjęć znalezionych w sieci, o czym ja w ogóle mówię. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tym samym miejscu cały czas od początku, gdy wysiedliśmy z samochodu. Gdy wysiedliśmy z pociągu. Pytanie, kiedy jesteśmy? Jesteśmy w roku 1952. Trwa zimna wojna. Rok jest 52, więc rejony Ustki są tutaj ziemiami odzyskanymi po II wojnie światowej. Tutaj Polacy są dopiero gospodarzami od 7 lat. Wcześniej te ziemie od 600 lat należały do Niemców, więc weszli tu Polacy, weszło Wojsko Polskie i my się tutaj bardzo niepewnie jeszcze czuliśmy. 52 rok to też oznacza, że mamy zimną wojnę i trwa wojna w Korei. Trwa wojna w Korei, gdzie Ameryka ze Związkiem Radzieckim naparzają w siebie, tylko tyle, że jeszcze nie nad swoim terytorium. Wydaje się, że trzecia wojna światowa to jest kwestia miesięcy, kilkunastu miesięcy, może kilku lat, ale ona musi na pewno wybuchnąć. Polacy bali się, że Niemcy będą chcieli wykorzystać tą trzecią wojnę światową i zabrać ziemię, które my im zabraliśmy. Będziemy musieli poczekać, aż kopareczka przejedzie, ale nie przerywajmy tego nagrania. To zobaczcie po prostu polskie morze latem. To nie jest bushcraftowa okolica. Turystyczne przejazdy koparką na łyżwę. Chyba będzie w miarę ciszej. Wiadomo było, że ta wojna wybuchnie, wszyscy na nią czekali. Pojawiła się w latach 50. koncepcja, że ziemie odzyskane są do obrony, że my możemy je utrzymać w razie konfliktu. Warunkiem było, wedle tamtej taktyki, że będą musiały być tylko zabezpieczone flanki. My jesteśmy nad morzem, więc
Tutaj te batalionowe rejony umocniane były umocnieniami flanki północnej, miały zabezpieczać polskie wybrzeże od desantu. Za gigantyczne pieniądze zaczęto budować część ukończono, część nie ukończono, właśnie batalionowe rejony umocnione. My się tu znajdujemy w czwartym takim rejonie. One miały się ciągnąć od Gdańska, Gdyni, aż po Szczecin i Świnoujście. Części z nich nie udało się wybudować i chyba całe szczęście, bo dzięki temu oszczędzono trochę kasy. Te rejony umocnione były dodatkowo wspierane przez tak zwane basy, baterie artylerii stałej z tymi charakterystycznymi takimi wieżami, które będąc nad morzem może nieświadomie widzicie, takie duże betonowe, ażurowe. To były wieże obserwacyjne dla baterii artylerii, tych dział tak zwanych staliniec się nazywały. Ale my tutaj zostajemy w tym obszarze rejonu umocnionego. Rejon umocniony miał polegać nie na jakimś gigantycznym jednym obiekcie, z którego naparzano dookoła. To były zabudowania na zmęczenie wroga. On lądował na plaży, mamy sceny mniej więcej jak z szeregowca Ryana. Jeżeli im się wydawało, że udało im się przez tą plażę przejść dalej nie było spokoju. Żołnierze byli tutaj pozabezpieczeni w setkach małych bunkrów, korytarzy, przejściach, gdzie ten wróg tutaj wchodzący w głąb coraz bardziej by się wykrwawiał. Była to inwestycja niezwykle, jak wspomniałem, kosztowna, rujnująca, nigdy nie została wykorzystana. No to całe szczęście dla nas. I tak. I nie została też zagospodarowana turystycznie, dlatego wychodziło na to, że mamy problem ze znalezieniem tych pozostałości. Może gdyby tutaj, nie wiem, zanocować i po prostu iść po tych lasach. Przepraszam. Gdyby tutaj zanocować i po tych lasach pochodzić, może by się znalazło czegoś, na pewno by się znalazło czegoś więcej. No ale my tutaj mamy kilka atrakcji do znalezienia, więc no ja skorzystam tutaj tą jedną kopułę, co z tyłu widać, żeby opowiedzieć właśnie tą historię. I ruszamy dalej, niedaleko, kilkaset metrów dalej. To była część bunkrów, schronów, historia polska. Teraz przeniesiemy się dalej do tyłu, do 1937 roku i znajdziemy się po stronie bunkrów, historii bunkrów od strony niemieckiej. Przed II wojną światową, gdy tutaj właśnie gospodarzami była Niemcy, no a w tym czasie akurat Rzesza Niemiecka. Więc widzimy się przy wejściu do bunkrów Blichera, bądź Blüchera. Z tego próbowałem się dowiedzieć, jak to się czyta. Będę chyba mówił na Blichera, bo jakoś tak bardziej mi to poprawi. Nie brzmi 50-50 szanse, że robię to dobrze. Idziemy. Od dupy strony, ale chyba wejdziemy. Doszliśmy do pierwszej jak na razie atrakcji, nie licząc pociągu, która sama siebie będzie w stanie chyba obronić. Więc idziemy tylko zobaczyć, z której strony tu się wchodzi, bo tak chyba weszliśmy troszkę od tyłu. To powiedzmy, że trafiliśmy. Tutaj by było główne wejście. No jest turystycznie, to nie jest takie zwiedzenie jak twierdzy Grudziądz, gdy wszystko jeszcze było skręcone, byliśmy sami i było czuć ten klimat magiczno-grobowy. No jest turystycznie, jesteśmy nad morzem. Tu ten odcinek nie będzie bushcraftowy i survivalowy w żadnym wypadku. Okay. Jak wspomniałem, znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym się znajdowaliśmy, tylko jest rok 1937. To są okolice, to są rejony. Dobra, ja powiem, czym ja tutaj walczę. Tutaj nie będzie opcji, że nie będzie ludzi. Tu są ludzie, ja nigdy nie lubiłem mówić i nie umiem mówić, jak wszyscy się gapią i ludzie przechodzą i się tak zerkają, co się dzieje. Kij muszę się nauczyć, bo kurczę, nie zrobię jedynej atrakcji, która jak na razie wygląda na to, że atrakcją będzie taką, dla której tutaj warto było przyjechać. Więc skup się i do rzeczy. Znajdujemy się w roku 1937 na terenach III Rzeszy. Przed 1937 roku znajdowało się tutaj kąpielisko dla panów, a z drugiej strony, bo były rozdzielone płcie, bo można się kąpać tylko osobno, więc kąpielisko dla pań było za słupią, żeby miały z dziećmi bliżej do hotelu, a panowie musieli się udać tutaj na zachodnią część słupi, na tą plażę i tutaj się opalali. Opalali się do 1937 roku, kiedy to ten rejon został zamknięty i stał się placem budowy dla tak zwanej dla projektu Twierdza Ustka. Ja tutaj dam teraz mapkę z domu wygenerowaną, jak wyglądało w 1937 roku tutaj geopolityczne środowisko. Jak widzicie, było dużo Niemiec po lewej stronie, dużo Niemiec po prawej stronie i tak zwane nieprzychylne nam określenie 120-kilometrowy
korytarz polski, który przecinał tą ciągłość tych Niemców, tych Niemiec. W związku z tym pojawił się projekt twierdzy Ustka. Niemcy chcieli tutaj zrobić olbrzymi hub przeładunkowy i port wojenny, z którym by były z głębi Niemiec transportowane materiały tutaj, przerzucone na statki i morzem, omijając ten nasz korytarz polski, gdy wyszło na to, że żadne autostrady eksterytorialne nie wchodzą w grę, i morzem towary miały być transportowane do Gdańska. Rozpoczęto budowę wszystkiego naraz. Najbardziej zaawansowane prace były nad baterią właśnie Blüchera. Była to bateria, która miała stanowić ochronę tej gigantycznej inwestycji i tego przyszłego gigantycznego portu. Na baterię składały się cztery działa, w tym jedno działo prowadzące. Umieszczone były w tak zwanych działobitniach, które będziemy mieli okazję zobaczyć, bo działa chyba się nie zachowały, tego nie wiem, to sobie sprawdzimy. I po środku tego kompleksu znajdował się główny blok dowodzenia z wielkim 4-metrowej szerokości czy długości dalmierzem do sterowania tymi działami. Więc jest turystycznie, chyba w miarę nawet to powiedziałem sprawnie. Wchodzimy do środka, bilet nie jest tani dla Januszy. Tak jakby Muzeum w Zamorku było za 5 zł, tak tutaj wejście na bilet normalny kosztuje 18 zł na osobę. Będziemy rzucali monetą, kto przeprowadzi tą relację, a kto będzie czekał na zewnątrz. I idziemy zobaczyć, co jest na miejscu. Ale ludzi jest w kosmos, ja zdziwaczałem mocno, bo się tak przyzwyczaiłem do naszego spędzenia czasu z dala od ludzi, że mnie tutaj jest tłoczno i jest duszno. No to idziemy w środku zobaczyć, gdzie można nabyć te bilety. Klimat jest fajny, taki militarny, być może będą mieli jakiegoś rzepa i będę mógł sobie kolejną atrakcję dodać do mojego plecaka, a to oznacza, że będę musiał znowu nabyć jeszcze większy plecak, żeby więcej rzepów móc tutaj pomieścić. Albo już chodzić z całym zasobnikiem, 16 kg, nieważne gdzie się idzie. Dobra, idziemy do środka zobaczyć, jak to wygląda. Liczę na jakiś militarny sklepik, gdzie będzie można wziąć, nabyć rzecz, o której się w ogóle nie wiedziało, że jest nam potrzebna. Dobra, na wyjściu jeszcze nic nie zapłaciliśmy, widzimy takie rzeczy. Ja już widzę, że mamy sklepik. Jest sklepik, nie? Mhm. Chyba, o, niestety znowu znak czasów, nie? Trzeba się ubrać, czy nie? Tak, tam, żeby wejść. Tak, tak. Idziemy zobaczyć, czego nie potrzebujemy i co nabędziemy. Gdzie? Znalazłem rzeczy, których absolutnie nie potrzebuję, ale jak tylko coś będzie pasowało, to bierim to. Grażynka, bierim to. My tu mamy bluza, to jest chyba będzie brytyjskim kamuflażu. Fajny stan, wygląda jak nowa, tylko kurczę znowu co? Rękawy, nie? Ewidentnie no bo to jest za krótkie. Za chudy, inne będą za duże. No. Te, co będą miały dobre rękawy, będą dalej za wielkie. No tylko mówię, z takim rękawem to ewidentnie chyba jest... Nie. Nie, że się w ludzi nie, nie pójdziemy. 3/4. No chyba, że się na tamtą zdecydujesz, no bo w sumie... Tylko właśnie jak mówisz, że jest taka przechodzona troszkę. Znaczy no widać, że już była parę razy prana, nie? Fuh, pierwszy sklepik zaliczony, udało nam się wyjść i nic nie kupić, nie? Już... dlatego, że nie było rozmiaru. Powodów będzie kilka, ale o to za chwilkę. Ale to nie koniec, dalej jesteśmy tutaj z pokusą na ryzyko, bo jest drugi sklep z pamiątkami. Więc to jeszcze nie jest powiedziane, że tutaj nie wyjdę z rzeczy, które nie planowałem kupić. Może jeszcze będzie militarnie, będzie taktycznie. O, są tematyczne, z tego miejsca, bunkry Blüchera. Zobaczmy jeszcze, jak to jest wycenione. 19 zł. No to wrócimy z pamiątką. Ja bym do niego poszła, wiesz, ale tak... Jak przemysłasz, to sobie na jazdę to będzie. I udało nam się wejść. Co miało się nie udać? Bilety kupione, jak wspomniałem, jest Januszowo. 18 zł za bilet za jedną osobę dorosłą. Tutaj mamy pierwszą planszę, która nam mówi o tym, jak ten rozkład tych bunkrów wygląda. Jak widać, mamy stanowiska 4, działobitnie ze stanowiskiem dowodzenia i dalmierzem do sterowania tym wszystkim. Mała przerwa techniczna. Jedno z nas ma przerwę. No i w związku z tym udało mi się nic nie kupić w sklepikach, ponieważ są trzy kategorie, na które się podzieliły tutaj produkty i dużej pokusy nie było. Z jednej strony totalna chińszczyzna, za którą po prostu szkoda było jakikolwiek nawet grosza dać, bo po prostu chińszczyzna. Było dużo rzeczy z demobilu, jednak w takim przechodzonym trochę stanie, więc my mamy te rzeczy, które z demobilu mamy pokupowane, z Army Warda wyglądają jak nowe. Tutaj było widać, że ktoś w tym umarł.
No i były rzeczy takie, które są do dostania w militariach.pl mniej więcej, tylko droższe generalnie, więc no nie było nic takiego, tak jak twierdzę Gruziąc przykładowo, że o takie niesamowite bandany za kilka groszy dostaliśmy. I w związku z tym mamy zaoszczędzony, no jak na razie wynik finansowy 2x18 zł za wejście, idziemy zwiedzać. Turystyczne miejsce przygotowane, przede wszystkim widać, że jest zrobione to tak, szczególnie to wejście, część przedhistoryczną bym to nazwał, jest zrobiona po prostu popularnie, tak żeby było można zjeść sobie tutaj kiełbaskę, właśnie kupić jakieś chińskie coś w kamuflażu. My już jesteśmy w części historycznej, więc wrócimy znowu do na poważnie. Działobitnia, działa prowadzącego. O, tutaj działo się nie zachowało, ale mamy jego zdjęcia. Więc takie rzeczy. A, i tu stało działo i się obracało i strzelało, jak to działo. My tutaj przyszliśmy od strony lasu, z głębi lasu, od strony stawku upiorów i doszliśmy do tej baterii. Jak się okazuje, wychodzimy w samym środku portu w Ustce. Więc jest ładnie widokowo. To jest główny basen portowy. Dalej widzimy Bałtyk oraz wybrzeże polskie. Latarnia w Ustce charakterystyczna. Tablica informacyjna na temat wojennych tajemnic portu w Ustce. Wchodząc z punktu Blisiara się okazało, że jesteśmy nie po tej stronie Ustki, po której chcielibyśmy być wchodząc w miasto. Tam jest kanał portowy, jest bardzo daleko, żeby na piechotę się przedostać na drugą stronę. Całe szczęście pomyślano tu o turystach i mamy takie coś. To jest kładka, która się otwiera o każdej pełnej godzinie na drugą stronę i będziemy mogli przejść w 2 minuty, a nie w 2 minuty 20, jakbyśmy szli do mostu, który jest w głębi kanału. Ale będzie remis, będziemy czekać 20 minut. Będziemy tak czekać, mamy w pół do trzeciej, więc o trzeciej ją otworzą. Mam nadzieję, że uda nam się zdążyć, żeby nakręcić, jak to się otwiera. A tymczasem no idziemy sobie wypić jakiegoś roblerka, żeby się dobrze nawodnić, nie? Tam jest zejście na plażę, to może sobie tam pójdziemy na chwilę. Tak jak wspomniałem, czekamy do otwarcia tej naszej kładki. Mamy ją tutaj na oku ładnie. Ona się będzie otwierała nam za 20 minut. Będziemy mogli pójść wtedy dalej w miasto. Zakończyliśmy mniej więcej wszystkie punkty, które tutaj mieliśmy zaplanowane, z takich, co miałem zaplanowane. Tutaj korzystamy właśnie, radlerkami się
nawadniamy, naprawdę, żadne soki, żadne kole. Taki odalkoholizowany radler rewelacyjnie nawadnia. No i co? Organoleptycznie, jak wygląda? A, ten wchodzi do portu. No. Jak wygląda plaża 2020 roku w lipcu organoleptycznie? Słyszeliśmy tylko w telewizji różne opowieści. A teraz możemy zobaczyć, czy faktycznie jest tak źle. No jak widzicie, tak, jest tak źle. Ludzie, człowiek leży na człowieku, więc ja nie czuję tutaj specjalnie dumy, że w tym momencie tutaj zaszliśmy. Będziemy zmykali dalej właśnie pooglądać sobie tkankę miejską ustecką. Takie bushcraftowe klimaty. Ja się od razu usprawiedliwię, że części miejskiej mieliśmy nieprzewidzianą, miało nam braknąć czasu i nie mieliśmy wchodzić między ludzi, ale tak wyszło, czas się znalazł. Będzie modyfikacja planu, nie będzie kebabu Izma w Usce, ponieważ znaleźliśmy się po drugiej stronie rzeki. Ten most za 20 minut z powrotem się chowa, więc będziemy musieli znaleźć sobie jakąś nagrodę za udaną wycieczkę po tej stronie słupi. A tu jest gdzieś jeszcze jakaś ten, ustecka syrenka, nie? Ustka ma syrenkę, nie? Nie wiem. Czasami takie przesilenia jak dzisiaj są potrzebne. Ja muszę powiedzieć, że chyba już przestaję mieć mniej więcej jakieś tam lęki przed robieniem materiałów wśród innych ludzi, bo tutaj już wyboru nie ma, to nie będzie pusto, więc olać, po prostu gadam. Idziemy do syrenki usteckiej, jeżeli znajdziemy miejsce, gdzie nie będzie wiało, to historia syrenki, jak nie będzie takiego miejsca, to obraz syrenki, a później opowiem historię, legendę. Czytałem, jak sobie się przygotowywałem do bunkrów, że w Usce, że w samej Usce jest jeszcze jako atrakcja jest syrenka. Znaleźliśmy tą syrenkę, ona zmieści się na molo, na falochronie usteckiego portu. Rzeźba ładna, ładna do połowy, szczególnie góra, a na dole siedzi. To co, tutaj wieje, ja nie będę ryzykował, bo może być nic nie słychać, pójdziemy w jakieś miejsce troszkę mniej zawiane i tam jeszcze jedną legendę, poznam legendę o usteckiej właśnie syrence. Okej. Syrenka jest za murem tego falochronu, ten falochron całe szczęście tutaj jest, bo 20 cm dalej i nam wieje, 20 cm poniżej krawędzi jest spokój, więc syrenka jest tu obok, mogę na nią sobie patrzeć w każdej chwili, więc legenda, o której była mowa. Dawno, dawno temu, na przełomie wieków, na Morzu Południowym, dzisiaj nazywamy to Morzem Śródziemnym, istniała taka wyspa, na której żyły sobie syreny. Czyli taki kształt właśnie mniej więcej jak tutaj. Coś się jednak stało, nie wiadomo co to było, czy trzęsienie ziemi, czy jakaś kometa spadła, czy nie wiadomo co. Wyspa nagle zatonęła, syreny straciły swój dom, no i w związku z tym rozpierzchły się po morzach, żeby poszukać nowego domu. Jako że podobno, bo syreny to w sumie demoniczne postacie, ale jako że podobno lubią towarzystwo ludzkie, zaczęły płynąć szukając jakichś właśnie ładnych skupisk ludzi w jakichś ładnych miastach, gdzie mogłyby się osiedlić. Trzy z nich popłynęły na morze, przez Atlantyk na Morze Północne, następnie przez cieśniny duńskie wpłynęły na Bałtyk.
Jedna z nich, która się nazywała Małą Syrenką, była najsłabsza i ona została w Danii i stąd teraz Kopenhaga ma swoją syrenkę. Te bardziej wypasione popłynęły dalej. One popłynęły dalej, no i gdzie mogły najlepiej trafić? No oczywiście do Polski. Jedna z nich weszła tutaj w Słupio ujście, do rzeki Słupi. I zobaczyła, że jest tutaj tak fajnie, woda właśnie z rzeki odpowiednio cieplejsza niż ta morska i właśnie zobaczyła fantastyczną osadę, gdzie jest wypasione, widoki są w ogóle i sobie pomyślała, że ona tutaj to zostanie. Pomyślała i tak zrobiła. To mamy właśnie tą piękną panią od góry w dół. Tą piękną panią to jest właśnie ta syrenka ustecka. Teraz ta legenda generalnie jak dla mnie była stworzona chyba po to, żeby tutaj trochę celów politycznych zrobić, ponieważ my idziemy dalej. Trzecia syrenka popłynęła dalej wzdłuż wybrzeża i trafiła na ujście Wisły. Trafiła na ujście Wisły i tą Wisłą dopłynęła gdzie? Do centrum Polski. Oczywiście zobaczyła piękne miasto i pomyślała sobie, że ona tam zostanie. Jakie to było miasto? Oczywiście, jak wiemy, to była Warszawa. Więc to jest warszawska syrenka. I teraz gdzie mamy tutaj politykę w tej legendzie i manipulację tak naprawdę? Syrenki były siostrami. W związku z tym wedle mieszkańców Ustrzan, wedle mieszkańców Ustki, skoro tamta syrenka warszawska jest siostrą naszej syrenki, naszej usteckiej, to znaczy, że Ustka jest taką drugą stolicą Polski. I tak jest, jak przez cały rok Warszawa jest stolicą Polski, to na czas wakacji, ze względu na te korzenie rodzinne syrenek, Ustka powinna być drugą stolicą. Więc taki marketingowy chwyt trochę, ale legenda jest, jest legenda, jest. My teraz udajemy się dalej. Teraz w tkankę miasta, niezaplanowaną zupełnie. To nie jak w Glemborku, że mówię, że jest niezaplanowane, ale wiedziałem, co robimy. Szybko poszło, udało nam się i w związku z tym mamy trochę czasu do odjazdu pociągu, więc idziemy zobaczyć, jak Łuska wygląda tak z tkanki miejskiej. Widzimy się dalej. Okej. Dobra, no to zaczynamy zwiedzanie tkanki miejskiej Ustki. Zaczynamy od centrum na pewno nie życia gospodarczego, czy takiego zwykłego cywilnego, ale na pewno turystycznego. Więc widać, że tutaj się naprawdę toczy życie turystyczne, takie główne w sezonie. Przyklejone jest głównie właśnie tutaj do portu, więc za nami znajduje się tutaj wkładka, którą się dostaliśmy. Dalej jak się obrócimy i za nami znajduje się główny kanał portowy. Będzie po słońcu, więc tutaj szybko. Jednostka SAR-u tutaj ratunkowa z tyłu widoczna jest. Tak jak w Lęborku. Z tyłu widać, że zaczyna się jakiś deptak. Tu znajduje się z kolei po tej stronie, nie ruszając się z miejsca, znajduje się ustecka latarnia, którą widzieliśmy tam wcześniej troszkę. Obiekt tutaj jak najbardziej jest zabytkowy. Zakryta jest drzewem. Ha, no to chodźmy proszę. Dobrze takich rzeczy lepiej nie robić samemu. Z tyłu znajduje się, jak wspomniałem, ustecka latarnia, obiekt jak najbardziej zabytkowy. Góruje nad miastem jest charakterystyczne, więc my idziemy sobie teraz zobaczyć tą ulicę, tam właśnie taką deptakową, gdzie ta tkanka tu miasta sama nas prowadza do tego leja, żeby pójść i zobaczyć, co jest tam. I pod stroną historyczną nie nieźle. Za nami znajduje się spichlerz z cegły wykonany. Tutaj wszystkie rzeczy architektoniczne, jak patrzyłem, będą związane właśnie z tą niemiecką szkołą budownictwa, dlatego będzie dużo cegły, dużo murów ruskiego. Z tyłu widać ceglany spichlerz, teraz jest przekształcony na restaurację. A za nami znajduje się lej tej ulicy, do której właśnie dążymy i tam już widzę, że znajdują się kamienice, które są jak najbardziej nie są tak plastikowe, jak tutaj większość rzeczy dookoła przy tej części turystycznej. Jeżeli dobrze zdążyłem doczytać, to tutaj jest fajny przykład, jeżeli chodzi o architekturę tak zwanego muru pruskiego. Mur pruski mógłby się wydawać, że raczej w większości wypadków występuje jako cegła z takimi belkami, jak tutaj widać. Ten jest biały tutaj i otynkowany. Cegły nie widać, więc można by to pomylić z murem szakulcowym, czyli wypełnionym w środku gliną i słomą i później gliną tynkowanym, więc to był mur szakulcowy. Ten jest pruski i mamy tutaj na to dowód, bo jak się przyjrzymy, to pod tynkiem, daj no tą kamerą tu, pod tynkiem widać ślady cegieł, więc mamy typowy mur pruski, który został otynkowany i pomalowany na biało. To nie jest mur szachulcowy. Jak się obrócimy, widzimy, że tutaj cała architektura jest znowu niemiecka, dosyć konsekwentna. Tam jest tego więcej. Tam mamy taki budynek, widać go? Następnie drugi taki budynek. Kręcimy się dalej, widzimy trzeci taki budynek.
No i to chyba wystarczy, żeby coś udowodnić, nie? Idziemy, zobaczymy, co nam tutaj dalej oferuje. Ilość rzeczy takich 19-20 wiecznych, historycznych miesza się z toną plastiku z powodu turystycznego tutaj rodowodu. Mamy następny przykład. Mur pruski. Ładnie otynkowany na biało. Niemiecka konsekwencja. Gdyby tylko oni tyle na tyle razy nie chcieli podbić. Ile jasności? My panowanie nad tymi ziemiami straciliśmy już 600 lat temu gdzieś w okolicach za Łokietka i dopiero 45 rok i tak zwane te ziemie odzyskane znowu nam oddały te tereny. Ale cała świetność renesansu, oświecenia i w ogóle to tu wyrosło pod no, panowaniem żywiołu germańskiego. No. My nie przerywamy, bo się okazuje, że ta zabudowa jest bardziej konsekwentna niż by mogło się wydawać. Przed chwilą pokazałem, że cztery pokazały, więc więcej nie potrzeba. Cała uliczka identycznej architektury. Identycznej architekturze w identycznym stylu. My skręcimy teraz tu. O, o, zobaczcie co. Jest fajna ostatnio moda w Polsce, że gdy jakiś element architektoniczny nie reprezentuje, nie ma nic do pokazania i nie jest żadnym stylem, robi się tutaj mural. W Białymstoku jest tego dużo, w Gdańskim Zaspie jest tego dużo. Tutaj widzimy taki mural na przykładzie takiej ściany, która no, teoretycznie już nic sobą nie reprezentowała. Możemy zrobić mural. Tu jest mural jeden i ja już widzę, że kilkadziesiąt metrów dalej jest mural drugi, więc też sobie zobaczymy taki przykład nowoczesnej sztuki. Po lewej stronie mur pruski, otynkowany, na biało. Czyli to, co mnie się rzuciło w oczy, nie będąc przygotowany, bo miasta tu nie mieliśmy zamiaru zwiedzać, okazuje się, że faktycznie jest cechą charakterystyczną miasta, na tyle charakterystyczną, że zostało tutaj też w muralu uwiecznione, jeżeli idzie o ten otynkowany na biało mur pruski. I trzeba by przyznać, że pierwszy raz się chyba z takim czymś spotykam, z takim motywem, zwiedzając różne rzeczy. No i jest bardzo fajne i charakterystyczne i nadaje od razu temu miastu swój taki właśnie klimat. I to taki klimat, no czuć, że nie polski, nie polski. Już jedzie. Kolejny mural, następny, no z czym się Łuska kojarzy, z morzem. I przez przypadek trafiliśmy tutaj... Nie, tu nie chodzi o ten mur. Informacja turystyczna w Łusce. Mamy informację turystyczną, jakbyście chcieli przyjechać. Jest też mapa, więc może tradycyjnie powiemy na mapie, co zrobiliśmy, gdzie byliśmy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Przyjechaliśmy pociągiem, linią kolejową, przez południe Ustki do Ustki Uroczyska, tutaj. Udaliśmy się piechotą pod nasz stawek upiorów, tutaj. Następnie szukaliśmy bunkrów. Bunkrów batalionowego rejonu umocnionego. Nie znaleźliśmy tego, nie znaleźliśmy tego. Ten wyglądał kijowo, tutaj były płoty, nie dało się wejść. Tutaj się zdecydowałem nakręcić to, co Monika tam znalazła, jakąś kopułę i lasem dotarliśmy do Park Historii Twierdza Ustka. No proszę, no to są te bunkry Blichera całego. Następnie pokręciliśmy się tutaj. No, palucha bierz. Następnie pokręciliśmy się tutaj, kładką przeszliśmy sobie tutaj na drugą stronę. W związku z tym kebab Izma, który znajdował się tutaj, stał się nieaktualny. I szukamy sobie czegoś fajnego, ale z dala od centrum, bo tu jest za plastikowo, jeżeli idzie o jedzenie. I z dala od centrum, a w miarę blisko od dworca kolejowego, z którego będziemy wracali, w tym obszarze będziemy szukali już takim zwykłym, miejskim, cywilnym, powiedzmy, właśnie na nagrodę, czegoś do jedzenia. Ciekawostka, co jest za nami, tak szukaliśmy fajnego kadru i Monika mówi, to ta altanka, a to nie jest altanka, tam widzicie, to jest stężnia solankowa, tam widać jak się rozpyla, to widać. Koronawirus. No w sumie faktycznie jak mówimy właśnie w dobie koronawirusa, to tak trochę dziwne, że oni tego nie zamknęli, więc tam się gromadzą ludzie, razem wdychają ten roztwór, ten aerozol. Solankowy, no i jeszcze pół roku temu by powiedział, zobaczcie jakie fajne, a teraz tak patrzę, to zobaczcie jakie niebezpieczne, trzeba stąd uciekać, idziemy dalej. W każdym razie, jak będzie zdrowo. W Ustce jest taka fajna tężnia, jak się z takiego suchego upału tam weszło, to naprawdę czuć od razu, jest mokro, jest słono, jest fajnie. Nie jak ino w Wrocławiu, bo tam jest większe, ale jest.
zgodnie z uskutecznioną przeze mnie praktyką, jak gdzieś sobie chodzimy i zwiedzamy i nie jest to las, to nie jemy w centrum. Centrum są dla turystów, tam jest taka, to jest taka gra, żeby z tych turystów wydoić jak najwięcej. My z doświadczenia wiemy, i to jest po wszystkich miastach, że najfajniejsze, najsmaczniejsze takie jedzenie jest gdzieś właśnie już zaraz za tym pierwszym kordonem turystycznym. W tym wypadku jesteśmy na sąsiadującym. W zwykłym osiedlu, raptem 15 minut piechoty od supercentrum i dziwnych wynalazków, które tam serwują, więc tak jak było w Lemorku, tak tutaj zjemy sobie pyszną pizzę i pójdziemy jeszcze się dobić kolejowo. Ja na koniec obiecałem, że pooglądamy sobie, tak jak ostatnio w Lemorku, bo bardzo fajnie wyszło, manewry różne jeszcze kolejowe, tak po pizzy. Ja tylko zapomniałem, że my startujemy ze stacji, która ma tylko jeden tor i jedną krawędź peronową. Tutaj manewrów nie będzie, bo być nie może. Za to jesteśmy na stacji znowu teraz początkowej, wtedy była końcowa początkowej, dalej ówka Uroczysko. Jest mało ludzi, pociąg postawił się wcześniej, więc jeżeli będzie okazja i wpuszczają wcześniej, to może zrobimy sobie wideo relacje ze środka, przejdziemy cały skład, obejrzymy sobie, jak wygląda. Wygląda układ siedzeń w takim newagu, szczególnie dla ludzi, którzy rzadziej jeżdżą i widzą te ładne pociągi z zewnątrz, a w środku niekoniecznie wiedzą, jak wygląda. Tak, wpuszczają. Weszli jacyś ludzie, wpuszczają wcześniej. Jako że czeka nas znowu 3 godziny jazdy tym jaśle, ja naprawdę liczyłem, że przyjedzie N57 jakiś kibel, bo byłby o niebo wygodniejszy. Więc wsiądziemy 40 minut wcześniej, plus 3 godziny jazdy, prawie 4 godziny w tym tramwaju będziemy koczowali. Ale mówię, środek obejrzymy sobie wideo tripa, wtedy zrobimy ze środka. Zaczachnąć. Dobra, już nagrywam. Tak, dobra. Więc zaczynamy od czoła pociągu. Zobaczcie, linia naprawdę jest fajna. Bardzo ładnie ten pociąg wygląda. Idziemy do środka, wejdziemy sobie i zrobimy małą wycieczkę. Tablica relacyjna, cyfrowa, widzimy ładnie, skąd jedziemy, dokąd jedziemy. Zapraszamy. Pociąg nie jest podzielony na przedziały, jest to przestrzeń otwarta przez całą długość. Ma to swoje plusy, ma to minusy. Więcej osób się zmieści, jeżeli jest przepełnienie i nie ma miejsca siedzenia. Gdzie on jedzie? A gdzie my jedziemy, to nie wiem, bo troszkę za wcześnie. No nigdzie indziej niż do Słupska nie dojedzie. A może to jest lokalnie do Słupska, a później przesiadka też może być. Ale nam bez różnicy, nie? Możemy jechać. Więc są siedzenia podwójne, takie poczwórne, ze stolikiem. Następna stacja Ustka. To trochę może przypominać... Czekaj. Końcowa Słupska. To może troszkę przypominać łączenia pociągowe autobusowe. Stacja Ustka. Station. Pomyślano o miejscach na rowery. Zobaczcie, ile jest miejsca tutaj takiego powiększonego, dla czego można sobie usiąść dodatkowo. Pociąg jest wyposażony w dwie toalety próżniowe na początku i na końcu składu. To zobaczmy, czy pandemia działa. Działa. Działa? Działa. To trzeba rozsunąć. Dobrze, działa. Przez całą długość pociągu są wyświetlacze, które pokazują, gdzie jesteśmy, która godzina, z jaką prędkością się poruszamy. Czynność toalet na to wychodzi nawet. No i zapłacona powierzchnia reklamowa. W czasie pandemii nie trzeba dotykać drzwi. Drzwi się same rozsuwają. No i co? I to będziemy do końca.
cały skład. Tak wygląda Newag Impuls, nowiutki, które od zeszłego roku, czyli 2019 roku, jeżdżą tutaj w Pomorskim, obsługując najczęściej relacje z Elbląga właśnie do Słupska na tych kawałkach. Zatem chcąc was oprowadzać po pociągu, przypadkowo wsiedliśmy nie do tego pociągu i pojechaliśmy sobie. Dzięki temu znajdujemy się teraz na stacji Słupsk, na której trochę się będzie pewnie działo, więc jeszcze się nie żegnamy, jeszcze poczekajcie z tą subskrypcją, jeszcze chyba nagramy parę kolejowych wjazdów. Za nami mamy następnego Newaga pięknego Impulsa. Zobaczymy w jakim pięknym, ładnym malowaniu Pomorza Zachodniego. My w Pomorskim, nasz marszałek Pomorski zdecydował o malowaniu modernistycznym, takim jak jest Gdynia, czyli idzie na szaro. A jednak jak to fajnie wygląda, jak kolorystyka jest taka żywsza, taka do ludzi. Została nam jeszcze godzina do pociągu, który powinniśmy wsiąść, więc idziemy zobaczyć, jak wygląda dworzec kolejowy w Słupsku. Stacja tu na ziemi jest brzydka, więc nie wiem, czy można się spodziewać czegoś lepszego w samym Słupsku. Przejście podziemne. Ciekawe, czy się spotkamy na końcu z jakimś dworcem. Na razie ładnie nie jest, jest PRL-owsko. Jest jeszcze przed modernizacją, to grubo przed. Ale to właśnie jest taki ostatni. Wow, tu nic nie ma. No i co? Dominuje brutalizm raczej architektoniczny, nie? No, typowa architektura użyteczna, PRL-owska. Automatu nigdzie nie ma? Z gorącym, upał. Trzeba mieć poważnie zwichrowany zmysł estetyki, żeby powiedzieć, że to się może podobać. Chociaż mnie ostatnio zaczynają takie rzeczy. I co, jeszcze jedno z ostatnich wejść, Słupsk. Tak wygląda dworzec kolejowy w Słupsku. Więc mamy totalny powrót do starej epoki. Teraz jest tego coraz mniej. To jest tak brzydkie, że się zaczęło robić powoli ładne, bo oryginalne, bo czegoś takiego już nie ma, bo zrobiono z tym coś logicznego, zburzono. A tutaj to wygląda w ten sam sposób. Została nam niecała godzina do odjazdu, więc jakbyśmy zaczynali zwiedzanie Słupska, to byśmy pewnie was zaprowadzili z tyłu do tamtej mapki. Jakiś opis, a później poszli bulwar w kierunku centrum. Ale żeby nie zostać przez przypadek w Słupsku na noc, to my będziemy się tu trzymali w granicach tego dworca kolejowego. No, jednak już ładnie, nie? Tak, więc kamień, to ładnie. Więc może tym razem się pożegnam, bo już chyba nic bardziej się pomylić nie da i teraz trzeba dobrze wsiąść. Więc dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się podobał, to łapka w górę i zapraszamy, poprosimy o subskrypcję. Jeżeli wam też się podobają takie klimaty leśne, łączone z kolejowymi i czasami nie wiadomo dokąd sprowadzące. Cześć i czołem, pozdrawiamy, do zobaczenia. Do szczęścia została nam ostatnia przesiadka i przy odrobinie szczęścia jeszcze przed północą uda nam się dotrzeć do domu. Kibel na koniec.